Po zwycięskim meczu z Jurandem rozmawiamy z Marcinem Malewskim, jednym z najbardziej doświadczonych zawodników w Armii Energii Olsztyn. Marcin, powiedz mi, no dzisiaj dominowaliście na boisku tak, że po prostu momentami aż żal było patrzeć na zespół z Ciechanowa. No i teraz kibice zadawali sobie pytanie, jak to się stało, że wy tam w pierwszej rundzie przegraliście? Dobre pytanie, ale odpowiem... Poczekam teraz na równie dobrą odpowiedź. Tak jest, ale odpowiem tak, jak odpowiadałem wcześniej. Pierwszą rundę sobie odcięliśmy taką czarną, grubą krechą i tego już po prostu nie ma. Druga runda jest drugą rundą i na tym się skupiamy. To jest nasz trzeci mecz, trzeci zwycięski i z tego się bardzo cieszymy. Co było w pierwszej rundzie, no to widocznie było gorzej, tak? Dzisiaj jest lepiej i z tego się cieszymy. No zdecydowanie, zdecydowanie było gorzej. Macie za sobą teraz pasę trzech meczów zwycięskich. No też chciałem powiedzieć, w pierwszej rundzie nie mieliście takich wyników, ale odcinamy tę pierwszą rundę. Nie wspominam o pierwszej rundzie. No jaka jest nadzieja, że gdy spotkamy się za dwa tygodnie, będziesz się cieszył z pięciu meczów wygranych z rzędu? Jest to duża możliwość. Ale rywale są mocni. Tak, no właśnie chciałem powiedzieć, że Stal Gorzów jest oczywiście rywalem z górnej półki, bo jest to zespół, który od paru lat melduje się na pudle, zawsze na koniec sezonu, więc doświadczony zespół, który jest zgrany, dobry trener, no ale wiadomo, że piłka ręczna jest grą taką, że przez całe 60 minut trzeba dawać siebie wszystko, więc postaramy się z taką determinacją jak dzisiaj zagrać ze Stalą Gorzów i miejmy nadzieję, że to wystarczy, aby odnieść kolejne 3 punkty. Drugiego... Jeszcze piąty mecz, mówisz, tak? Piąty kolejny mecz to będzie Kościerzyna, czyli jeszcze można powiedzieć, że też trudny rywal, bo to był... No przypomnijmy, to jest drugi, trzeci zespół ligi w tej chwili. Tak jest. Przez dłuższą część pierwszej rundy był to lider rozgrywek, więc na pewno jest to też doświadczony zespół i bardzo groźny, tym bardziej u siebie. No ale najpierw postaramy się uporać ze Stalą Gorzów, a później pojedziemy do Kościerzyny też po 3 punkty. No cóż, życzę Ci, żebyście wrócili z Kościerzyny w znakomitych nastrojach, a żebyś jeszcze po tym meczu zwycięskim zdążył pojawić się na balu sportowca, bo są duże szanse tradycyjnie, że na tym balu wystąpisz w jednej z głównych ról. Bardzo mi miło, bo od paru lat jestem gościem. Niemalże masz abonament. Gościem na tym balu, więc na pewno będę się bardzo cieszył, jeżeli będzie taka sposobność, żebym również był. No masz jeszcze ostatnią okazję zachęcić swoich kibiców do głosowania, bo przypominam, że głosowanie kończymy 24 lutego. Także zachęcam wszystkich sympatyków i kibiców sportu, nie tylko piłki ręcznej, na to, aby oddawali głosy na wszystkich uczestników, których Gazeta Olsztyńska wymieniła na liście kandydatów, a także na moją skromną osobę. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję. I do zobaczenia na balu. Dziękuję bardzo.